dzisiaj wstał nowy dzień. Właściwie jest nowy dzień. Proszę, jak baka gra, aż się ziemia cała kręci. To nie jest żaden fake. Tutaj nie ma nic. Jeszcze chwilę w ten rytm wpadniemy. I zaraz do ćwiczeń następnych przejdę. Dobrze, może starczy. Dzisiaj taki fajny instrumencik mam. Kupiłem z pewnej strony. Ale co mogę powiedzieć o tym instrumencie? No, mnie się podoba. Jest prosty, tani. Pewnie z palet, z ekopalet wykonany. Oczywiście ładnie zdobiony przez dzieci afrykańskie. Ale może wypróbujemy. Znowu z kadrem mam. Zobaczymy, jak to gra. Ręka mi się trzęsie, bo się stresuję i nie mam jak trzymać tego aparatu, ale może zaprezentuję, że nie trzeba wcale jeszcze grać na tych dzwoneczkach. A gamę może przedstawię. Widać, wcale nie potrzeba pełnej gamy, żeby ładnie do rytmu grać z baką. Może jeszcze coś tutaj. Muszę inaczej stanąć, bo niestety siedzę. Jak mówię, jestem troszeczkę stremowany, bo wiadomo, no wiadomo, life is brutal, ale może jeszcze się rozegram na innych moich, może wykadruję, to są moje takie domowe instrumenty, które każdy ma w kuchni. Zaczniemy od tego, troszkę bliżej. No, ciężko mi rytm jest złapać, no po prostu tremuję się, nie wiem dlaczego. Dobrze. Ale tak, może jeszcze w ramach przerwy, bo teraz baka nie gra. Tutaj moje ciasto na chlebek stoi, już to ciasto chyba z 2 dni, bo lenistwo mam, nie chce mi się robić. Także jak najbardziej, drożdże, mąka i sól i to wystarczy. Tutaj oczywiście też. Jest coś dobrego. No może jeszcze coś. Oj, nie mam jak przytrzymać tego. Z baką złapiemy. Później zaprezentuję inne instrumenty, również pochodzące z tamtego kontynentu.
Dobra, pochwaliłem się swoimi zdolnościami wariackimi. Teraz gramy na cymbałkach, tak się to u nas nazywa. Paki baki grać. No dobrze, bo filmik się za długi robi. Wciągająca ta muzyka jest naprawdę. Tam w tle słyszę saksofon, mam nadzieję, że to Zbaki gra na saksofonie się nauczył, a nie jakiś białas. Dobra, dziękuję bardzo. Już wkrótce następny filmik.